PiS jako PiS, panie redaktorze, oczywiście on powinien być, on ma taką formułę takiej wojskowej partii, zhierarchizowanej, z silnym wodzem i na tym wygrał wybory. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Kukiz, lider Kukiz'15, szef koła Kukiz'15. Dzień dobry, witam panie przewodniczący. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mocno poobijany pan wyszedł z wczorajszego przesłuchania przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Ja tam się nie poszedłem bić, to pierwsza podstawowa sprawa i nie czuję się jakiś poobijany. To zacytuję pana wypowiedź, pana wpis w mediach społecznościowych, który był głównym powodem, bo pretekstem to chyba za mało powiedziane. Ja, przepraszam, już tyle razy ten wpis słyszałem, ale może nie wszyscy nasi słuchacze. Ale to może jak ja wyjdę, to niech pan to pan... Tak krótko, w dużym skrócie. Wezwano pana przed komisję, bo napisał pan w maju 2020 roku o tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju i wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastarszały posłów. To są te pana słowa z 2020 roku. To w końcu było to korumpowanie, zastraszanie, czy nie było? Jak korumpowanie jakoś... w tym ustroju korumpowanie posłów było, jest i będzie. To tego nie ma wątpliwości. No na tym kupowaniu posłów polega cały ten ustrój. Ale to jest kodeksowy termin, korupcja, prawda? Korumpowanie co innego w takim politycznym znaczeniu, jak rozumiem. Coś za coś po prostu, tak transakcyjne podejście do polityki. Ale co coś za coś? A korupcja, no to jest konkretnie w kodeksie karnym. No to coś za coś było też w 2012 roku, kiedy z SLD do Platformy Obywatelskiej przechodził pan Arłukowicz, stworzono dla niego, tak? Które istniało 6 miesięcy. To minister, czy on był chyba tam... Pełnomocnikiem rządu. Tak. To był jakiś twór taki po to, żeby właśnie stworzyć odpowiednie stanowisko dla tego dezertera z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I to jest praktyka stosowana od 30 lat. Od 30 lat nam się udało na szczęście z Kukiz'15 wprowadzić takie, no może to nie... To dla mnie, według mnie to jest bardzo duże osiągnięcie, bo udało nam się na przykład dzięki ustawie antykorupcyjnej już od tego roku nie będzie można, poseł, senator, wójt, burmistrz, prezydent miasta nie będą mogli zasiadać, nie mogą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych. Jak pan pewnie się orientuje, po ubiegłej kadencji kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości, na opuszczało Prawo i Sprawiedliwość, a następnie wracało po otrzymaniu funkcji jakichś prezesów gdzieś, nie wiem, w Bełchatowie i tak dalej, czyli drugą pensję poselską. Pani Janowska, jak rozumiem, tutaj tak i jest, pani Janowska i tam i jeszcze kilka takich było. Chyba jakaś Łomża był pan poseł, kilka jeszcze osób i taka praktyka była zawsze. No i tyle. No, od tej kadencji dzięki ustawie antykorupcyjnej Kukiz'15 taki proceder nie może mieć miejsca. A ktoś powinien w końcu odpowiedzieć, bo rozumiem, że pan czuł się wczoraj też niewłaściwą osobą na tym miejscu, jeżeli chodzi o komisję śledczą, ale oceniając sam proces wyborów korespondencyjnych, ktoś powinien za to odpowiedzieć. Ktoś powinien politycznie ponieść jakąś odpowiedzialność, albo nie tylko politycznie, tylko karnie, bo to wchodzi dziesiątki milionów złotych. Jeśli znajdzie się winny, jeśli są przepisy, które tę winę w jakiś sposób sankcjonują, to postępowanie, to naturalnie, oczywiście. Wszędzie, no w każdym przypadku, czy to w polityce, czy to w sklepie, czy gdziekolwiek indziej. No, złodziej jest złodziejem, czy jakiś malwersant jest malwersantem i czy on jest z Platformy, czy on jest z PiS-u, czy on jest, nie wiem, z Kukiz'15, to nie ma znaczenia. To o kolejną komisję śledczą. Ale ta komisja, od razu mówię, jestem przekonany, że ona tego nie rozstrzygnie. No, po prostu widzę, jak ona jest prowadzona, widzę, jak ona... To jest, wie pan, no, polityka... Się, prokuratura polityka obecnie w Polsce, ona jest czymś na kształt show biznesu. I się tam wszyscy lansują, i się tam wszyscy, wie pan... Taka jest demokracja wszędzie. No, to nie jest demokracja. Żeby ludzie wybrali, to trzeba tym ludziom się pokazać, trzeba, żeby się polubili. Na tym polega demokracja. Proszę pamiętać, że to nie ludzie ich wybrali, tylko ich wybrali szefowie partii politycznych. Ludzie głosowali na partie polityczne. Frankfurt, to nie, ludzie w Polsce nie mogą bezpośrednio wystawić swoich kandydatów. Mogą to zrobić tylko te partie, które przekroczą 5% poparcia. Ale czasem do Sejmu wchodzi osoba z 12 miejsca na liście wyborczej, a nie osoba z 2 miejsca. To się też zdarza. Ale jednocześnie wchodzi też dzięki metodzie Donta, tego liczenia głosów, nie wchodzi czasami człowiek z partii, która uzyskała 6% poparcia, ten dany delikwent miał tych głosów powiedzmy 70 tysięcy, a wchodzi osoba z 3 tysiącami głosów z dużych partii, które uzyskały... Przypomnę, taki poseł Zbigniew Gryglas, który z 1000 głosów chyba z hakiem miał w Warszawie. Ryszard Petru pociągnął wtedy listę, więc to się w naszym scenie politycznym zdarza, to prawda, no ale... Nie zdarza, to tak jest, a nie się zdarza. Ale to potrzeba bycia popularnym też i walki o głosów, no to też chyba w każdej demokracji to jest czymś normalnym. Powtarzam, to nie jest demokracja, panie redaktorze. Proszę mi nie mówić, że to jest demokracja. To nie jest ustrój, to jest ustrój semidemokratyczny. Połowicznie to jest demokracja partyjna. Podobnie jak kiedyś była demokracja szlachecka. Szlachta miała równe prawa, tak jak w tej chwili partyjniacy mają równe prawa, natomiast chłopi i mieszczanie tych praw nie mieli. I to samo jest w tej chwili. Partie mogą być w Sejmie, natomiast obywatele nie mogą być w Sejmie. Mogą być w Senacie. Mogą szczęścia w Senacie próbować, tam są już okręgi większościowe. Łatwe to nie jest. Panie pośle, to jeszcze pytanie o Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, bo pan miał być szefem Komisji Śledczej już ponad 2 lata temu, która miała się nie tylko Pegasusem, ale szerzej podsłuchami zajmować, bo także we wcześniejszych latach. No ostatnio się sporo informacji w tej sprawie pojawiło. Pana wiedza, intuicja czy doświadczenie wskazują na to, no też praca w Komisji do Spraw Służb Specjalnych przez lata, wskazują na to, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości dochodziło do nielegalnej inwigilacji polityków opozycji, ale także PiS-u, czy nie? To nie jest tylko kwestia nielegalnej inwigilacji. Poza tym do takich nadużyć ze strony służb dochodzi według moich szacunków, od zmiany ustawy o ochronie informacji niejawnych, czyli jeszcze z kadencji Platformy. Skala, no nie wiem, no nie mnie oceniać, kto bardziej słucha i kto więcej jakichś czynów zabronionych popełnił, bo na razie nie mamy rozstrzygnięć, czy takie czyny były. Ale raczej były, czy nie, pana zdaniem, zarządów PiS-u? Inwigilowali opozycję? Wie pan... To trudno mi się wypowiadać, czy w tej chwili... No chciał pan komisji śledczej, więc jak rozumiem, uważał pan, że przesłanki są, żeby tak sądzić. Myślę, że służby były, czy generalnie po tej ustawie, szczególnie o ochronie informacji niejawnych, zmianie tej ustawy jeszcze za czasów Platformy, no to jakby spuściło te służby z łańcucha i rzeczywiście mogły nadużywać, mają bardzo duże pole do nadużywania tych instrumentów techniki operacyjnej. Ale tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz. Połapania, że tak powiem, służb z sądami. Często sędziowie post factum wydawali zezwolenia na założenie podsłuchów, kiedy już ten podsłuch był dawno zdjęty, bo już był założony, przeprowadzono jakąś tam operację i sędziowie, no wie pan, wyglądało to w ten sposób, że w takim, oczywiście to jest bardzo wielki skrót, ale przychodzi tam znany sędziemu oficer służb i mówi: panie sędzio, tutaj mam ten pis, bo tu właśnie kwit, jakby pan mi tutaj mógł podpisać, bo tutaj gościa badaliśmy, weszliśmy mu na druty, więc proszę tutaj ten, podpisywał, takie zaufanie. Ale to panie przewodniczący, jak pan zna takie przypadki, to zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli będzie trzeba, to jeżeli będą, ja wątpię, żeby te osoby nawet, które... Jeżeli tak było, to... Jest przestępstwo, trzeba je zgłosić. To, kto jak to, ale poseł ma... Ja mówię, że podejrzewam, że tak, że to było zasadą. W takiej sytuacji mogło dochodzić. Panie proszę, to zapytam teraz o kolejną sprawę. Rozpoczynające się posiedzenie jutro Sejmu to w dużej mierze dyskusja, debata o aborcji. 4 aż projekty będą w tej sprawie. Pan jest wielkim zwolennikiem demokracji bezpośredniej od lat. Referendum w sprawie aborcji to jest dobry pomysł. Tego chce Polska 2050. Wie pan, ja nawet jak mówiłem często o referendach, to tutaj nad tymi sprawami dotykającymi etyki, dotykającymi takich, czy jakby ogarniający takie sprawy jak kara śmierci, jak aborcja, tego typu rzeczy, no tutaj nie jestem przekonany, czy... A dlaczego nie? Ja nie mówię, że nie. Mówię, że nie jestem przekonany. Okay. To jest, dlatego nad tym się trzeba byłoby bardzo mocno zastanowić. Natomiast no, nie jestem też zwolennikiem jakiegoś tego typu retoryki, tego typu wypowiedzi, jak słyszę w tej chwili z tych skrajnych środowisk lewicowych, że kobiety już zdecydowały, bo był czarny, bo był ten marsz kobiet i tak dalej. I tak były dalej. Masowe też. No, ja rozumiem, no, ale to wie pan, no to masowo to można zorganizować też no, różne tam happeningi. To nie znaczy, że większość społeczeństwa taką wolę, jaką te happeningi... Ale panie proszę, ale zagłosuje pan za referendum, czy nie? No bo przyjdzie moment, kiedy... Na pewno wolę... Będzie pan podejmował decyzję. Uważam, że te środowiska, które obawiają się, że w referendum Polacy zagłosowaliby za taką możliwością bezwarunkowej zupełnie aborcji i tak dalej, że takie referendum byłoby przegłosowane, to się mylą. Myślę, że jednak społeczeństwo polskie w dużej mierze, również kobiety. Myślę, że chyba najlepszym wyjściem byłby powrót do tej klasycznej ustawy kompromisu aborcyjnego. Tak, tak. Ale referendum, zagłosuje pan za referendum? No tak, zagłosowałem za referendum. Okej, panie proszę, to jeszcze jedno pytanie na koniec radiowej części, potem internetowa dogrywka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński kolejny raz będzie ubiegał się o stanowisko szefa Prawa i Sprawiedliwości, mimo że od miesięcy w zasadzie mówił, że tego nie zrobi. Zmienił zdanie. To jest dobra wiadomość dla polskiej prawicy? Ja jestem przekonany, że on nie zmienił zdania, że od samego początku wiedział, tylko to była podpucha po prostu, tak? To była taka lekka podpucha. No takie, a może sobie odejdę na tą emeryturę i tak dalej. No ale być może gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało w sposób znaczący wybory, utrzymałoby władzę, być może wtedy jakoś na tą na emeryturę na pół etatu by poszedł. Ale to tak jednym zdaniem na koniec tej części. Łatwiej czy trudniej będzie PiS-owi odzyskać władzę z prezesem Kaczyńskim na czele? PiS, jeżeli będzie formułą tak zamkniętą, tak hermetyczną, tak tą jedną pięścią nie odzyska władzy. Jeżeli PiS pójdzie w formule Zjednoczonej Prawicy z różnymi, z bardzo szerokim frontem organizacji prawicowych, centroprawicowych, wtedy jest szansa na wygranie wyborów. Jeżeli to ma być tylko PiS, nie ma szans na wygranie kolejnych wyborów. A mówił to Paweł Kukiz. Skończymy radiową część Sedna Sprawy. Przed nami internetowa dogrywka. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Paweł Kukiz, lider Kukiz'15, cały czas jest z nami. Panie przewodniczący, co to znaczy zamknięta formuła? To chodzi po prostu o otwarcie się na inne środowiska? Nie. To chodzi o to, że stowarzyszenia, PiS, fundacje prawicowe. Nie, PiS jako PiS. PiS jako PiS, panie redaktorze, oczywiście on powinien być, on ma taką formułę takiej wojskowej partii, zhierarchizowanej, z silnym wodzem i na tym wygrał wybory. Natomiast te czasy się troszeczkę już zmieniły. I w tej chwili uważam, że jeżeli prawica ma, a Kaczyński też, prezes Kaczyński robił też wszystko, żeby wszelkie organizacje prawicowe wycinać, łącznie z Kukiz'15. Przecież w 2019 to w dużej mierze Prawo i Sprawiedliwość rozmontowało klub Kukiz'15, przekupując też właśnie tych posłów. Sam, panie pośle, rozmontował tak chyba bardziej tam w parę różnych stron. Ja mówię, że w dużej mierze. Ja nie mówię, że to PiS wszystko zrobił. To było wiele przyczyn rozpadu właściwie tego klubu. Brak subwencji, brak pieniędzy, niechęć mediów, plus oczywiście te działania właśnie PiS-u, pozyskiwania w ten sposób charakterystyczny dla tego ustroju. Sumując ten wątek. Natomiast jeżeli wracając do tego głównego wątku, PiS jako PiS, oczywiście on powinien być, i tutaj jestem przekonany, że prezes Kaczyński dla samego PiS-u jest no, odpowiednią osobą, żeby ta partia trwała, ale jeżeli chce wygrać wybory, to prawica, jeśli chce wygrać wybory, sam PiS tego nie zrobi. Musiałby być obudowany, pójść bardzo szeroko, podobnie do formuły partii republikańskich w Stanach Zjednoczonych. Ten wielki namiot, tak? Taki wielki namiot, dokładnie, gdzie są różne środowiska, od, nie wiem, stowarzyszenia Rodło, przez, nie wiem, Kukiz'15, Konfederację, no nie wiem, czy akurat Konfederacja prawdopodobnie by w tym bloku nie poszła. Zależy, która część Konfederacji. Chociaż też no, trudno mówić, no, trudno teraz przewidzieć, co było. Ale w każdym bądź razie chodzi o to, żeby to była formuła federacyjna, formuła takiego właśnie wielkiego namiotu, takiej formuły Partii Republikańskiej. Sam PiS, mogę się mylić oczywiście, ale sam PiS raczej nie ma szans na odzyskanie władzy. Panie pośle, pan za współpracę z Prawem i Sprawiedliwością no, momentami był odsądzany od czci i wiary, między innymi przez środowiska, z których się pan wywodził, przez ludzi, nie wiem, kultury, muzyków, często jak jakieś bardzo negatywne się pojawiały komentarze, a jak pan teraz sobie... Ale to mówiąc o Panasewiczu, mówi pan o ludziach kultury, czy przepraszam? No, chyba było więcej takich głosów. No jeżeli nie, to może przesadzam, ale ludzie kultury mają niewielkie pojęcie o... Okej, ale to tak tylko jako na marginesie to wspomniałem. Chodzi mi o to, że jak pan teraz sobie bilansuje tę ostatnią kadencję i zastanawia się pan, no, czy dobrze zrobił, podpisując umowę z Prawem i Sprawiedliwością, czy źle, to jaki jest, panie pośle, bilans tej współpracy? Pan jest z niej zadowolony, dumny, czy wręcz przeciwnie, myśli pan, źle zrobiłem, że... Nie, nie zrobiłem źle. Ja właściwie to nie miałem innego wyjścia. Ja proponowałem również tamtej stronie, szczególnie w tym okresie, kiedy ta nasza czwórka decydowała, kto będzie miał władzę. Myśmy proponowali im współpracę również w zamian za uchwalenie ustaw dla nas kluczowych. Ja przyszedłem realizować ustawy, a nie po spółki Skarbu Państwa. Ale to jeszcze Borysowi Budce nie dało Tuskowi, ministerstwa. Tak, jeszcze kiedy był właśnie Budka, wtedy tutaj grał pierwsze skrzypce, ale już Tusk był dochodzącym, że tak powiem. I wtedy rozmawiał z nim Staszek Tyszka, ja też zresztą mówiłem o ustawach, o zmianie ordynacji wyborczej, o sędziach pokoju wybieranych przez obywateli, o mieszanej ordynacji wyborczej, o referendach, o tych wszystkich rzeczach, o ustawie antykorupcyjnej. No niestety nic z tego nie wyszło, zresztą niestety wyszło z PiS-em, więc przynajmniej tutaj się udało wprowadzić tą ustawę antykorupcyjną przede wszystkim, to jest, uważam, bardzo duże osiągnięcie. PiS... Ale nie liczył pan na więcej? No liczył pan na więcej, bo w sumie umowa zawierała przecież ustawę antysitwową, sędziów pokoju, pracę trwałą, ja zrobiłem jeden błąd, nie jeden na pewno, ale jeden kluczowy błąd, że podpisałem umowę jedynie z prezesem Kaczyńskim i z Prawem i Sprawiedliwością. Okej, że Solidarna Polska zawsze można było powiedzieć... Ta Solidarna Polska, nie my, tak? Wie pan, były takie sytuacje jak na przykład przy referendum, przy sędziach pokoju, to z pewnością, gdzie po prostu tutaj się pan Ziobro uparł i wiem, że panu prezesowi Kaczyńskiemu pomysł sędziów pokoju wydawał się bardzo dobrym pomysłem. Na tyle go zdołałem poznać, że tam widzę, kiedy troszkę gra, kiedy rzeczywiście jest do czegoś przekonany. Ale właśnie przez tą Solidarną Polskę nie uchwaloni zostali, to była przedziwna koalicja, bo Solidarna Polska wtedy się zblatowała z Platformą Obywatelską i nie uchwaliliśmy przez to ustawy obniżającej progi przy referendach lokalnych z 30 na 15% i sędziów pokoju. Ustawa, właśnie to co jest ciekawe, ustawa o referendach, ona została w pierwszym tym głosowaniu uchwalona. Potem poszła do Senatu. Senat bez poprawek zwrócił tę ustawę do Sejmu i PSL, który miał w umowie z nami również referenda, 2019 roku wstrzymywał się przy tej ustawie, w związku z czym ustawa po prostu nie przeszła. A jeżeli chodzi o sędziów pokoju, prezydent jeszcze raz złoży ten projekt? Bo to mam taką nadzieję, który powstał we współpracy z panem. Ja byłbym bardzo kontynuował. Ale rozmawiał pan? Będzie pan rozmawiał z prezydentem? No proszę zdradzić. Tak, nie, wie pan, twarzą w twarz nie rozmawiałem, ale napisałem kilka SMS-ów, kilka takich miejsc, że jestem przekonany, że dotarły do pana prezydenta. Okej, czyli apeluje pan do prezydenta, czy prosi prezydenta, żeby jeszcze raz ten projekt... Błagam prezydenta, żeby ten projekt jeszcze raz złożył, bez względu na to, co oni z nim zrobią. Ale złożył, a poza tym ma pan prezydent taką możliwość, żeby jednak pewne rzeczy warunkować uchwaleniem ustawy o sędziach pokoju. Bo to byłaby początek prawdziwej reformy sądów. Sędziowie pokoju wybierani bezpośrednio przez obywateli do rozstrzygania najprostszych spraw. Następnie KRS w przyszłości obłożyć obowiązkiem wskazywania sędziów do instancji wyższej, w pierwszej kolejności spośród sędziów pokoju, którzy zakończyli swoją karierę. I wtedy na przestrzeni 2 dekad mamy odpartyjnienie i odsitwowienie tego czegoś, co się nazywa w Polsce wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jeszcze o Trybunał Konstytucyjny zapytam, bo to posiedzenie Sejmu to też będzie poświęcone w dużej mierze posiedzeniu Trybunałowi Konstytucyjnemu, projektu ustaw i uchwały też, która ma tak naprawdę stwierdzić, że sędziami Trybunału nie są Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski, Jarosław Wremak, a Julia Przyłęska nie jest prezesem Trybunału. A potem będą projekty ustaw. Poprze pan tę uchwałę? Uchwalmy też jeszcze przy okazji, żeby pogoda była zawsze fajna. No co? Spróbować można. Czasami chyba były jakieś uchwały Sejmu, wydaje mi się. Pogodowe? Proszę, to są zbyt poważne rzeczy, żeby takie rzeczy rozstrzygać uchwałami. To jest jedna podstawowa sprawa. Mówię o trybunale mówię o konstytucji. No jak? No, to są zbyt poważne rzeczy. No, to jest, śmiać mi się. Czyli uchwały pan nie poprze, jak rozumiem, tak? A sama zmiana konstytucji, ustawa... Nie wiem, czy w ogóle będę głosował. To, wie pan, po prostu to jest kpina. No, jak można uchwałą robić tak poważne rzeczy? No ale panie pośle, cały plan, no bo też ostatecznie konstytucja ma zmienić tę formułę Trybunału, ma być jakiś reset konstytucyjny swego rodzaju. Jest o czym rozmawiać? No bo... Jest o czym rozmawiać. Jest przede wszystkim głównym tematem rozmowy wszystkich środowisk powinno być zmiana tej konstytucji bolszewickiej z 1997 roku. Częściowo, co prawda. Dobrze, no ale oni chcą zmienić. Chodzi o to, żeby to społeczeństwo w dużej mierze zmieniło konstytucję. Chodzi o to, żeby wprowadzić te instrumenty demokracji bezpośredniej, żeby zmienić ordynację wyborczą, żeby zreformować sądownictwo. To wszystko wymaga zmiany tej konstytucji. I tyle. Ale póki co na stole jest taka zmiana konstytucji. Ona jest do poparcia przez Kukiz'15? Czy pan to wyklucza? Tak jak wyklucza pan poparcie tej uchwały? No, proszę pana, no, poparcie popieranie zmiany w formie uchwały tak poważnych rzeczy, to jest rzecz niepoważna. No i tyle. Natomiast no, zmiana konstytucji. Albo kompleksowo ją zmieniamy, albo niech to zostanie, niech to się rozsypie po prostu i może wtedy ludzie dojdą, jak to państwo padnie na dno już zupełnie, może wtedy ludzie dojdą do wniosku, że trzeba się od tego dna odbić i zmienimy konstytucję już na taką prawdziwie obywatelską, demokratyczną, nie na jakieś badziewie, które jest przedłużeniem komuny, którą wy również nazywacie demokracją. Demokracja, gdzie pan nie ma biernego prawa wyborczego. No jaka to demokracja? Biernego prawa wyborczego nie mam, mam bierne prawo. No jak pan pójdzie do prezesa Kaczyńskiego albo do pana Tuska do Senatu można, i pan powie, że pan zawsze rączkę tak podniesie, jak oni chcą, to pan się dostanie. Proszę, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paweł Kukiz, lider Kukiz'15, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Państwu dziękuję. Do usłyszenia.